La Anywhere TV prosto z fabryki Norblina. Dzisiaj spotykamy się z kolejnym wykonawcą festiwalu Jazz and More, MOXO Warsaw Festival. Jest z nami na kanapie słynny piano hooligan, czyli Piotr Orzechowski. Witaj, cieszę się, że jesteś z nami. Cześć. Koncert już za 2 dni, w niedzielę, prawda? Powiedz mi, co się znajdzie w jego programie, bo z tego, co mi się wydaje, to sięgasz do repertuaru, który już jakiś czas temu nawet został nagrany. Dobrze myślę? Tak, tak. To są te moje preludia i improwizacje. Coś, z czego się nagrałem już sporo i u nas, i za granicą. Ale no, znowu chcę się z nim zmierzyć, to jest po pierwsze, a w drugiej części chcę zagrać coś innego, chcę zagrać coś nowego, co jeszcze nie miało premiery i nad którą to premierą pracuję. Uchylisz rąbka tajemnicy nad tą premierą, którą pracujesz, zanim wrócimy do tego, co wcześniej, czy nie bardzo można? Wiesz co, mogę powiedzieć, bo to już padało, to jest krytyka swingu, czyli moje takie nachylenie się nad tym elementem muzyki. Więcej nie powiem. Na pewno ze względu na to, że wiesz, ja się bardzo poświęcam jakby każdemu programowi i poczekam, aż to cała machina się rozpocznie i będę wydawał faktycznie ten materiał, on jest gotowy. No a koncert właśnie będzie z jednej strony jakby takie przyglądnięcie się temu, co robiłem do tej pory, czyli te preludia i improwizacje, czyli taka forma skomponowana i zupełnie spontaniczna. Jeszcze raz do tego podchodzę. To jest dosyć uniwersalny program, ja mogę to grać, prawda? To są moje kompozycje, to jest moja muzyka. Ty wszystko możesz grać, to jest inna sprawa. Ale w drugiej części chcę kolejny raz podejść, przynajmniej w jakiejś takiej w miniaturowej formie do tego mojego nowego programu, który wciąż jest dla mnie pewną formą jakiejś takiej enigmy. Bo powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, która mnie zatrzymała i chciałam o nią dopytać. Powiedziałeś, każdemu projektowi się bardzo poświęcam. Co to znaczy? To znaczy, że schodzi mi kilka lat po prostu na myślenie o tym, co to ma być, a później kolejne na to, żeby to złożyć, żeby to zagrać odpowiednio. Dużo czasu też spędzam w studiu, żeby materiał dopieścić, żeby to było coś po prostu, co mi się podoba, tylko w taki sposób, że czuję, że to jest coś uniwersalnego. Nie wiem, jak to do końca nazwać. Mam dosyć wysokie standardy czy poprzeczkę wobec samego siebie, żeby to było coś po prostu, tak jakbym usłyszał muzykę, która faktycznie mi się, wiesz, podoba po prostu. A jak mówisz o tym, że wiele lat myślisz o konkretnym projekcie, to powiedz mi, na pewno są rzeczy, które cię inspirują, słuchasz, oglądasz. A to na pewno. A podzielisz się, co tutaj akurat w przypadku tego nowego projektu było jedną z takich rzeczy, które przychodzi ci na myśl? Wiesz co, znaczy nie chciałbym też za dużo mówić akurat o tym konkretnym, ale wiesz, jeżeli mówimy o swingu, mówimy od razu o temacie jazzu. Ja się wywodzę z jazzu. A z drugiej strony jest mi bliski bardzo świat klasyczny, to znaczy estetyka klasyczna, ale też takie poczucie, że to jest muzyka jakby poważna. Nie? I teraz jest duże pytanie, co to w ogóle znaczy? Czy to faktycznie są dwa światy, czy to jest jeden świat? Bo ja siebie odbieram jako jeden świat. Nie? Tylko nie każdy muzyk klasyczny jest w stanie z kolei pójść w tą drugą stronę jazzową i improwizowaną, prawda? Te światy funkcjonują czasem razem, a dla niektórych jednak są niedostępne. Ja mówię też ze swojej perspektywy, na przykład dla mnie ten świat jest bardziej dostępny jako dla słuchacza niż dla kogoś, kto gra. Ja miałem też studentów, wiesz, klasycznych. Jakby wiem, jak to wygląda, jakby otwieranie tych klapek na spontaniczność. Dziękuję, że o tym mówisz. To jest bardzo ważne. No, jakby trochę się o tym zapomina i odkrywa się gdzieś tą spontaniczność tylko wewnątrz interpretacji, już interpretując, wykonując utwory. Co też jest strasznie ważne, nie? Żeby tam tego też szukać. Niemniej improwizacja gdzieś leży odłogiem, co nie jest dobre. Nie jest dobre. Jak sam mówisz, ty wychodzisz akurat bardziej z tego nurtu improwizowanego i do tego kształciłeś się też poza Polską. Powiedz mi, bo na pewno studia, które skończyłeś, Berklee College of Music, to jest zdecydowanie miejsce, które przyciąga indywidualności takie jak ty. Ale czy uważasz, że w Polsce jest miejsce też, bo na pewno mamy mnóstwo zdolnych ludzi, prawda, którzy też mogliby skorzystać, ale czy któraś uczelnia, myślisz, że powoli w tę stronę ma szansę się rozwinąć?
Na pewno jest dużo takich inicjatyw typu warsztaty, jakieś takie międzynarodowe, które zrzeszają jakieś taką, albo zapraszają naprawdę fajną kadrę tych muzyków improwizujących, czy to z Europy, ze Stanów. No i najważniejsze jest chyba to właśnie, co się dzieje pomiędzy ludźmi w takich momentach. Ale to jest jednak coś doraźnego, prawda? Na poziomie takim uczelnianym jest rozwój, ale on jest w moich oczach, jakby w mojej percepcji strasznie powolny jednak, nie? Bo ty kiedyś powiedziałeś w jednym z wywiadów, że to, co grane jest w Polsce, często było grane już dawno, dawno temu, na przykład w Stanach. Ty masz to szczęście, że wyszedłeś stamtąd, więc tak jakby od razu z bardzo świeżym spojrzeniem i wchłonąłeś wszystko to, co do tej pory było zdobyte i zagrane i nauczone i przeniosłeś to też na swój język muzyczny. Jesteś wciąż bardzo, bardzo młodym twórcą, a niesamowicie już utytułowanym i bardzo, mogę powiedzieć, płodnym twórczo, bo jednak i tych nagrań dużo, i bardzo dużo różnych kolaboracji. Sam o tym powiedziałeś wcześniej, zanim zaczęliśmy rozmawiać, że dawno nie grałeś w sumie solo, że bardzo dużo jest tych mariaży i powiedziałeś dzisiaj też coś ważnego, że to, co się dzieje między ludźmi, to jest to, co jest bardzo ważne w muzyce. I tak mnie to pociągnęło do pytania właśnie, czym dla ciebie jest improwizacja? Wiesz co, jeszcze tylko powiem o tym, że to się zmienia, ta sytuacja jednak. Jakby to najmłodsze pokolenie grające muzykę improwizowaną trochę inaczej o tym wszystkim myśli, nie? Myśli jednak, zaczęło myśleć ponadgatunkowo. I to jest strasznie istotne, jakby, żeby w ogóle nawet się nie posługiwać takimi formułami, że tutaj coś jest amerykańskie albo nie jest amerykańskie, tylko po prostu jakby, żeby to była wymiana taka, że ja chcę zrobić to, no bo ja mam taką wrażliwość, tak? Powinniśmy bazować jakoś na wrażliwości po prostu. Żeby traktować się też na równi z muzykami właśnie, obojętnie z jakiego kierunku globu. Żebyśmy czuli taką niezależność po prostu. No to jest, wydaje mi się, strasznie istotne. Ważne jest podpatrywać, co tam inni robią, ale no, trzeba mieć odpowiednie podejście do tego. To my tworzymy, to dzielimy się własnym wnętrzem. I też dla mnie tym jest improwizacja. Dokładnie, że ona jest jakby narzędziem jest po prostu do tego, do wyciągania z siebie takich istotnych treści. Zawsze dla mnie tak było. I ja staram się jakby tego bronić, żeby tak była rozumiana też właśnie i improwizacja. Improwizowałeś od najmłodszych lat, od początku przygody z instrumentem? No tak, no z tego się to wzięło, nie? I dlatego pewnie mam taki intymny stosunek do tego i jestem pewnie dlatego też gotów wciąż do tego stopnia jakby bronić tego, bo jestem pewien po prostu, wiesz, tych treści, które przekazuję, jeżeli właśnie oczywiście tam odpowiednio podejdę do danego projektu, do danego utworu, do danego koncertu, występu, jeżeli dam z siebie faktycznie wszystko, to wtedy jestem pewien, że to, co przekazuję, faktycznie ma sens. I do takiej postawy bym też chętnie zachęcał. Chętnie. Bardzo piękne jest to, co mówisz, bo wydaje mi się, że to jest taka pełna wolność, a w tym wszystkim, jak mówisz o improwizacji, a mówisz wcześniej o swoich projektach, to no improwizacja to też jest jakiś rodzaj spontaniczności, tak mogę to trochę może spłycam w pewnym sensie, ale jest w tym bardzo dużo spontaniczności, a jednak w twoim przypadku popartej taką ilością myślenia, o czym sam powiedziałeś, prawda? Czyli to jest wypadkowe, te wszystkie twoje projekty to jest jakaś wypadkowa dogłębnego przemyślenia danego tematu i trafienia na właściwą drogę, plus to, co jak mówisz sam też chciałbyś przekazać. Tak, no bo jedna rzecz to jest tworzenie, a druga to jest to, że ja jednak tą moją ścieżkę traktowałem dosyć w ten sposób, że ja chciałem samą muzyką też coś tłumaczyć, samą formą, w jaką ubieram tą muzykę. Coś tłumaczyć, to znaczy? Właśnie te zagadnienia, o których mówimy, nie? Czyli na czym polega właściwie ta autentyczność, nie? Skąd my właściwie wyciągamy tą treść, co to znaczy i czym się różni kompozycja, komponowanie, gdy siedzę i myślę, od samego tego aktu, gdzie wchodzę na scenę po prostu i coś mnie zupełnie porywa. Jeżeli mnie coś porywa, to co mnie porywa? Ile ja mam w tym kontroli? To jest dla mnie na przykład temat bardzo... To jest bardzo ciekawy temat, który poruszasz.
Bardzo. To dużo na tym myślę, muszę przyznać, że żeby kontrola, element kontroli to jest właśnie na ile treści są moje, a na ile treści gdzieś tam wyhaczam gdzieś w sobie. I właściwie poczekaj, nie wiem jeżeli do końca wyhaczasz skąd. W sobie, no to też są twoje. No tak, ale chyba nie wszystko we mnie jest moje. No ty w ogóle sięgasz bardzo po twórczość i to też jest wspaniałe, że po twórczość polskich kompozytorów, prawda, bo spotkałeś się z największymi nazwiskami polskiej muzyki klasycznej jednak, bo sięgałeś do Pendereckiego i do Lutosławskiego, do Oberka, czyli w ogóle dużo jest polskości w tym, co jest piękne, że gdzieś te korzenie są bardzo obecne w twojej muzyce i również w projekcie, który pokażesz w MOXO, nawet prasa się rozpisywała, prawda, że ta polskość też tam jest obecna. No ty jesteś sam Polakiem, wyrosłeś w tej tradycji i kulturze też wiadomo. Ale to ciekawe, co powiedziałeś o kontroli, że to wyhaczanie tego, co we mnie, że to niekoniecznie musi być moje, no ale jakoś przetworzone przez ciebie, czyli twoje. Co znaczy moje, a co znaczy nie moje? Trudno było nie przejść przez tą polskość w tym sensie, że żeby sobie zadać pytanie, jakie są właśnie źródła mojej twórczości. Co decyduje, że moja muzyka ma taki, a nie inny kształt? Bo już wiedziałem, jaki ma. Załóżmy, wiedziałem, co się dzieje, gdy jakby zapominam o wszystkim na scenie i po prostu gram. Tylko bardzo mnie intrygowało, co to jest. Po prostu, co to tak naprawdę jest ta moja muzyka. Czy to jest jakby taki nie wiem, że, nie wiem, jak to wyrazić, jakby szelest mojej podświadomości. Czym on jest? I na ile to ma związek właśnie z na przykład kulturą ludową, nie? Mojego kraju, tu, gdzie faktycznie jestem. Co by było, gdybym tworzył kilkaset lat temu albo kilka tysięcy lat temu? Czy o co tutaj chodzi z tą muzyką ludową? Tam o to chodziło. Dlatego to było dla mnie istotne. Ale właściwie ta przygoda, załóżmy, z Oberkiem i przede wszystkim powiedziała, że mam szukać w sobie. To jest takie bardzo proste, trywialne może, ale muszę, artysta jakby musi szukać przede wszystkim w sobie. I ta muzyka ludowa też się tak tworzyła, tylko że ona się tworzyła bardziej w grupach i tak dalej. Jeżeli ja jestem artystą, tworzę muzykę, która wychodzi faktycznie ze mnie, jaka jest lekcja po prostu z muzyki ludowej? No, ale to już jakiś czas temu było. Ale to bardzo pięknie, co mówisz i jestem tym bardziej ciekawa, co się zadzieje na koncercie w niedzielę, ale powiedz mi, bo tu wracam trochę do elementu kontroli, bo sam powiedziałeś, że też dużo czasu temu poświęcasz, słychać, że jesteś filozofem z wykształcenia przy okazji, bo filozofia gdzieś tam, to myślenie jest piękne, że ono jest takim tłem bardzo wzbogacającym twoją twórczość i że jednak jest wszystko na kanwie myślenia, bo wracasz do tego wielokrotnie, mówiąc w ogóle o sobie, o graniu, o improwizowaniu. I tu zahaczam temat kontroli, jak jesteś na koncercie, jak już przychodzi ten jeden niepowtarzalny dzień, bo wiadomo, że studio tak samo jest, rejestruje pewne spontaniczne, jak rozumiem, niejednokrotnie wypowiedzi twoje muzyczne, to jak przychodzi koncert, bo to jest jednak zupełnie inny rodzaj energii, masz publiczność, która coś daje bardzo często i wytwarza pewną atmosferę, to jak to wtedy jest z tą kontrolą, powiedz mi? Co jesteś w stanie kontrolować, czy ją puszczasz zupełnie, bo wiadomo, że no masz kontrolę nad swoim aparatem wykonawczym, ale ile jest wtedy myślenia, ile absolutnie takiego przekazu już z ciebie, z serca? Bardzo trudne pytanie. Wiem. To jest właśnie to pytanie. Ale ponieważ ty akurat jesteś tym, który widzę, że się nad tym zastanawia, dlatego pozwalam sobie je zadać. Tak, no odpowiedzi dostarczają w ogóle te sytuacje przede wszystkim, to trzeba tak powiedzieć. To nie jest tak, że ja się zastanawiam w trakcie grania i właśnie to jest mój problem, tak, żeby wciąż dbać o tą higienę, żeby nie myśleć o tym za wiele, raczej podpatrywać siebie w akcji. I ta akcja jest... Ale z dystansem, tak, musisz tak jakby stanąć obok tego, co się dzieje. Tak, no z dystansem w pewnej właściwie retrospekcji tak naprawdę. I tylko tak sobie narzucam, żeby tylko w ten sposób o tym myśleć. Bo wszelka forma, jakby, nie wiem, myślenia, tak wykonawcy też o tym dobrze wiedzą, jakby jak zaczną analizować to, co sobie przygotowali. Im lepsza interpretacja, tym mniej oparta na myśleniu, nie wiem, o zapisie nutowym, o uwagach i tak dalej. No można gdzieniegdzie sobie coś przypomnieć, prawda? I też trudno tego uniknąć w trakcie grania, żeby nie,
dekoncentrować się, żeby te myśli nie ulatywały gdzieś. A masz problemy z koncentracją? No, są różne dni po prostu. Okay. Więc ta kontrola... Ale rozumiem, że pytanie jest jeszcze jakby głębsze, nie? Że jakby chodzi o to, na ile ja kontroluję w ogóle treść tak naprawdę. I właściwie no, nie umiem wciąż na to odpowiedzieć. No. To pięknie. To bardzo mi się podoba ta odpowiedź, że wciąż nie umiesz na to odpowiedzieć, bo to jest samo w sobie już odpowiedzią. Tak, no jest coś, co po prostu jakkolwiek to nie zabrzmi, dla improwizatora czy kompozytora, który faktycznie czuje, że tworzy, ten twórca wie, że jest coś też poza nim, co właśnie w tym momencie, do czego nawiązuje, od czego przyjmuje pewien przekaz. Co to jest, to jakby jeszcze się nie podejmuje odpowiedzi. Ale pięknie, że o tym mówisz. To ja dziękuję, bo to też jest ważne. A powiedz mi, ćwiczysz? W ogóle tak ćwiczysz czysto pianistycznie jeszcze? No, też bardzo różnie bywa. Ja mam takie okresy, że nie gram bardzo długo. W sensie kilka miesięcy na przykład. Czyli pamięć ciała potem pomaga. Tak, ale też w drugą stronę. Mhm. Też fajnie jest czasami zapomnieć swoje wyrobione nawyki, czy to palców, czy nawet takie estetyczne w głowie po prostu, że podoba mi się to zejście w tą stronę. Fajnie jest zapominać tak naprawdę takie rzeczy, jeżeli się ma wiarę, że gdy się zapomni, to coś tam zostanie, jakiś gust, jakiś smak. Jak rozumiem, już to przetestowałeś, więc wiesz, że no, muszę powiedzieć, że tak, że to właśnie procentuje, że jak się, że już właśnie jak się zapomina, aczkolwiek ostatnio więcej ćwiczę i więcej słucham i odmieniło mi się po prostu. Miałem też takie, słuchajmy, parę lat, w których tego grania generalnie było mniej. Mówię o ćwiczeniu sam na sam. Tylko to bardziej było, nie wiem, takie stykanie się z muzyką na trochę innych poziomach. No bo ja właściwie ciągle w pewnym sensie jestem w muzyce. Czy jakbyś tworzę sobie rzeczy, które nigdy nie znajdują potem kartki papieru. Ostatnio jest inaczej. Właśnie czuję dużo większą potrzebę tego kontaktu też z instrumentem. I tak się odnowiło się to. Bo byłam ciekawa właśnie czysto pianistycznie, bo rozumiem, że żeby mieć taką pełną wolność wypowiedzi, prawda, i jak już masz to połączenie i możesz przekazywać, to żeby tu nie było absolutnie żadnych ograniczeń, tak sobie to wyobrażam, tak, prawda? Tak, że wtedy tak. Niektórzy pewnie muszą trochę więcej czasu poświęcić, inni mniej, ale z tego, co słyszę, to masz dobrą pamięć ciała. To jest klucz w ogóle, myślę, do zrozumienia tych fal, nie? Że tutaj nie ćwiczę jakiś czas, potem ćwiczę. To znaczy, to jest takie poszukiwanie autentyczności, że ja nie chcę grać muzyki, która by mnie nie satysfakcjonowała na takim wysokim poziomie. Więc wychodzę z założenia, że nawet nie muszę tego robić do tego stopnia, że jeżeli to miałaby być muzyka jakaś inna, ja nie muszę grać. I czuję, że warto tak stawiać sprawę, bo wtedy to przynosi owoce po jakimś czasie. Jeżeli ja traktuję muzykę poważnie, to ona do mnie przyjdzie po prostu. Zapytam ciebie o coś, o co na pewno już nieraz byłeś pytany, ale niektórzy pierwszy raz spotkają się z tobą. Dlaczego ten chuligan? Jesteś niepokorny. Chuligan tak naprawdę po to, żeby naostrzyć sobie zęby, żeby bronić właśnie tych wartości, o których mówimy. To jest to. Chuligan jest też odważny. Wszystko. No i niepokorny. No ale skąd? Nie można też być odważnym, nie wiem, tylko na pokaz, tak? Trzeba jakoś znaleźć w sobie tą wartość, której się faktycznie chce bronić. I wtedy to wszystko przychodzi właśnie z łatwością. Nie sądzę, że jestem jakiś szczególnie odważny. To wszystko przychodzi wtedy, jak się wie, że ma się tą wartość w sobie, którą trzeba. I tą, którą warto po prostu bronić, bo ona przynosi owoce nie tylko we mnie, ale w ludziach po prostu. Tak z moich obserwacji przynajmniej tak wynika.
Opowiedz mi, bo jesteś, jak już powiedzieliśmy wcześniej, no mocno doświadczony jak na swój wiek i poprzeczkę wysoką postawiłeś nie tylko sobie, ale też w ogóle można powiedzieć, że temu światu pianistów, improwizatorów. A jest jeszcze ktoś, kto ciebie inspiruje albo jakieś muzyczne marzenie, na przykład w kolaboracji artystycznej, do którego, o którym marzysz może z kimś, z kim to już jest nierealne? Ja bardzo szanuję takiego twórcę, który się nazywa Aphex Twin. I ostatnio jego słucham naprawdę bardzo dużo. To jest twórca elektroniczny. I w ogóle muzykę elektroniczną tak naprawdę. Zaczęło się od tego ambientu, wydałem płytę z muzykami ambientowymi w 19 i z High Definition, moim kwartetem. I poprzez ten ambient, tam William Basiński był, Robert Rich, Fenesz na albumie, między innymi. To byli twórcy, którzy jakoś wtedy mnie bardzo inspirowali, a potem ta muzyka elektroniczna, po prostu zacząłem ją trochę inaczej traktować. Coś, co faktycznie do mnie trafia, coś, co potrafi we mnie coś wzbudzić. A z takich planów czy kolaboracji, no i po prostu bardzo kiedyś chciałbym złożyć trio moje. I no i mam pierwsze jakby przymiarki do tego, ale to wszystko na razie we mnie. Widzę, że w ogóle dużo w tobie jest i ta spójność i osobista, i artystyczna jest wyrażana w tych nowych projektach, więc ja się już nie mogę doczekać tego, co się wydarzy w najbliższą niedzielę, a Państwa w takim razie zapraszamy, bo to już w tę niedzielę, czyli 15 października w Moxo Klubie w ramach festiwalu Jazz and More Moxo Warsaw Festival. Piano Hooligan, czyli Piotr Orzechowski, wystąpi i to solo. Bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj znalazłeś czas, żeby z nami tutaj spędzić chwilę i opowiedzieć trochę więcej o sobie. I życzę Ci naprawdę niepowtarzalnego koncertu. Wiem, że wszystkie takie są, ale Moxo jest też szczególnym miejscem, także naprawdę... No właśnie jestem ciekawy bardzo. I pięknego wieczoru. Kto przyjdzie, akustyki i jak ta muzyka wybrzmi tutaj. No, jak będziesz chciał później poopowiadać, to zapraszamy ponownie. Dziękuję. Ja Państwu bardzo dziękuję. To był program Igra Igra dla Anywhere TV, prosto z fabryki Norblina, razem z Piano Hooliganem. Zapraszamy już w niedzielę na koncert do klubu Moxo. I do zobaczenia. Dziękuję.